zacznijmy od tego. Jednego dnia żyjesz, drugiego umierasz. Złudzeniem jest myślenie, że skoro dzisiaj żyjesz, jutro będzie tak samo. Może ci się przytrafi sąd, będziesz żywy i jutro. I co wtedy, gdy Bóg zada ci pytanie? Kim byłeś? Piłatem? Judaszem? Szymonem, czy może Doronem? Najważniejsze. Czy umiałeś dźwigać swój krzyż życia? Z uśmiechem na ustach, z radością w sercu, nie zbaczając na wszystkie przeszkody, napady, łzy, ramienki. A do tego nie zbaczając na malowce, który ja to potrzebuję. Bo czy nie tego właśnie od nas wymagasz? No nieprawdaż? My jednak tego nie potrafimy. Spróbuj której wy wszyscy możecie. Chodź, zostaw mnie swoje troski. Chodź, synu, pokażę ci. Chodź, zobacz, mamy tego krzyża najpiękniejszego życia. Krzyża radości, bez problemu, krzyża miłości, w koszy, krzyża bogactwa. Wybierz coś dla siebie, proszę, proszę. Jezusie, a emigracja? Co emigracja? No emigracja to znaczy my wszyscy tutaj rzuceni po całym świecie. Z dala od swoich rodzin, przyjaciół. Czy uważa, że ten krzyż jest dla nas łatwy? Ja tam nie narzekam. Nie, nie narzekasz. Ale czy to oznacza, że od początku było ci tu łatwo? Nie wolelibyście widzieć, jak starzeją się wasi rodzice i byście wsparci na co dzień. Nie martw się, czy uda się rozwiązać jakiś urzędowy problem, bo nie w ojczystym języku. No. I to wieczne poczucie, że może tak naprawdę to nas nie chcą. Nie no, może i masz rację, ale uważam, że za możliwość wyjazdu to akurat powinniśmy być wdzięczni. Bo pomimo iż na obczyźnie, to mamy szansę coś więcej, aniżeli w kraju. No nie mam nie rozumieć, oczywiście, że jestem wdzięczna, ale chodzi mi o krzyż migracji. A co ty na to, Jezusie? No nie. No widzicie? On nadal milczy! Milczy. Weroniko, przecież to są piłaci. Ej, jak śmiesz, nie jesteśmy żadnymi piłatami. Dokładnie, mówimy tylko, co sądzicie. Dokładnie, sądzicie. A kto wam dał do tego prawo? Pokażcie swoje twarze. Dlaczego skrywacie je pod tymi maskami? Dlaczego się kamuflujecie? Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Dzień dobry, nauczyciele, rodzice, siostry, bracia, czyli wszyscy poprawni obywatele, piłaci dzisiejszych czasów. Osądzacie, skazujecie i czynicie to każdego dnia. Na dodatek wszyscy oddajecie krzyże, wymieniacie je na mniejsze, bardziej wygodne. Niech choć jeden z was spojrzy teraz na swojego sąsiada. O co? Po co mam to uczynić? Chodzi mi o to, czy naprawdę jest ci aż tak źle? Czy naprawdę chcesz wymienić swój krzyż i wziąć mój czy jego? A skąd wiesz, co za krzyż on czy ja dźwigam? Oddałeś swój. Weź zatem ten. Jest to krzyż kalectwa. Chcesz go? Albo ten, krzyż depresji. Chcesz go? Chcesz go zamienić na swój? Albo krzyż opętania, krzyż nieuleczalnej choroby, krzyż nieustającego bólu. Chcesz? Zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Owszem, nieraz modlimy się o cud dla kogoś najbliższego, kto umiera. Czasem Bóg daje taki cud. Beznadziejnie chory zdrowienie. Ale cud, o jaki prosimy, jest zawsze tylko do pewnego czasu. Czasem cudu nie ma. Ktoś modlił się o zdrowie ojca, matki, przyjaciela. Umarł. Pytamy, gdzie jest Bóg? Nie wysłuchał nas. Nie rozumiemy tego. Wtedy stajemy się piłatami, osądzamy. A ileż razy Bóg nas wysłuchał, a my zapomnieliśmy nawet powiedzieć dziękuję. Zapominamy, bo przecież to takie oczywiste. W końcu my, wyjątkowi ludzie, prosiliśmy. Taki nasz Bóg na zawołanie i na wyłączność, co? A cóż wtedy robi Jezus? Każe nas? Może krzyczy? Nie. Może tupie nogą i stąd te wszystkie trzęsienia ziemi. Nie. On płacze. Płacze i daje się codziennie za nas krzyżować, bo codziennie to my skazujemy Go na śmierć. i otrzeć się okrzeszczenia. Takie jest nasze życie. Mówicie, że kiedy mnie potrzebujecie, mnie nie ma? Pamiętajcie jednak, że ja jestem zawsze obok. Płaczę, kiedy wy płaczecie. Współweselę się z wami w chwilach waszej radości. I to ja wtedy śmieję się najgłośniej. Kiedy wam ciężko, kiedy niedola, ja się odnoczę za wami, by jak najszybciej pomóc wam się podnieść. A w najtrudniejszych chwilach naszego życia uniosę was na swoich ramieniu. Nigdy nie jesteście sami. Oto wasze krzyże, te, z którymi przyszliście na świat i które dźwigacie aż po dzień dzisiejszy. Od was, moje drogie dzieci, zależy, czy zaprosicie mnie do swojego życia. Ja niczego od was nie oczekuję. Poza przyzwoleniem mi bycia blisko was. Tak bardzo was kocham. Zabieram swój krzyż. Nic mi innego. liczymy kolejne następne spotkanie tego typu, właśnie gdzieś tam